Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy, albo raczej kontynuujemy studiować naszą parszę, której mówi Mojżesz: Eicha esa levadi, jak mogę sam nosić torchechem, wasze problemy, umasachem, wasze ciężkości, werivchem i wasze kłótnie. Jak mogę sam nosić te wszystkie rzeczy? Mówi o tym wyrazu Midrash Yalkut Shimoni. Mówi, że można to porównać, te trzy rzeczy. No tutaj mówi Moshe trzy rzeczy. Jak ja mogę nosić wasze problemy, wasze ciężary i wasze kłótnie. Tak, problemy, ciężary i kłótnie. Mówi nam Midrash, można porównać do księżniczki. Księżniczki miała trzy miała trzech służących. Jedna widziała księżniczkę, widziała jej, kiedy księżniczka była w całej chwały, czyli w bardzo dobrym stanie. Druga widziała ją, tą samą księżniczkę, kiedy ta księżniczka była raczej nieogarnięta. A ta trzecia służąca widziała księżniczkę, kiedy księżniczka była w stanie totalnej, no, totalnego dna. No i więc też Moshe widział tutaj narodu żydowskiego. On widział narodu w całej swojej chwały. I on powiedział, jak ja mogę sam nosić wasze ciężary. Jeszajahu, prorok Jeszajahu, on widział narodu nieogarniętego i on powiedział, jak ona stała się tak zdradzająca, w sensie niewierna. I Jirmijahu też widział narodu, on widział go na totalnym dnie i on powiedział, bida, ona siedzi sama, czyli że naród siedzi sam. No i trzeba zrozumieć, dlaczego Midrasz tutaj łączy to, co powiedział Mojżesz, z tym, co powiedział Jeszajahu, z tym, co powiedział Jirmijahu, tak? Jaki jest wspólny mianownik? Kontynuuje Midrasz nadal Jalkut Shimoni i mówi tak, że to, co tutaj powiedział Mojżesz, nie chodzi o trudności, które naród ma, tylko raczej trudności, które naród powoduje, tak? Bo Mojżesz mówi, jak ja mogę nosić wasze problemy. To nie problemy, które naród ma, tylko problemy, które naród powoduje. I mówi Jalkut Shimoni, że te trzy wyrazy, które używa Mojżesz, czyli problemy, ciężary i kłótnie, to pokazuje, że naród, oni z jednej strony byli no, ciężkimi ludźmi, czyli trudnymi ludźmi. Po drugie, heretycy i po trzecie, agresywni, niespokojni. I na bazie tego Zera Szymszon tłumaczy, dlaczego Mojżesz mógł powiedzieć, jak ja mogę sam nosić tych, no, wasze problemy, wasze ciężary, wasze kłótnie, bo jeśli sędzia widzi dwóch Żydów, którzy mają kłótnie, oni przychodzą do niego, żeby on im dał odpowiedź, to jeśli oni są jeden z tych trzech grupach, czyli oni są trudni, albo heretycy, albo agresywni, to on, sędzia, no tak mówi nam Gemara w traktacie Sanhedrin, Wawa, B, 6b, że sędzia, jeśli widzi, że oni są agresywni, że oni są trudni, no to on może powiedzieć, ja nie chcę tutaj się mieszać, tak? Bo on się boi, że kiedy on wyda wyrok, to ten, który dostanie wyrok przeciwko sobie, jeśli on jest agresywny, no to on będzie prześladował sędziego. W związku z tym Mojżesz, widząc, że naród jest taki, też może się wycofać z tego i powiedzieć, jak ja potrafię sam. Ponadto, kiedy chodzi o kompromis,
No, kiedy chodzi o kompromis, mówi nam też Gemara, tam też w Sanhedrin Gimel Amud Alef, czyli strona 3a, że też może sędzia powiedzieć, znaczy raczej wymagane jest, żeby było dwaj sędziowie, kiedy próbujemy osiągnąć kompromis. W związku z tym, że Moshe jest sam, no to on też również może powiedzieć, ja się wycofuję, ja nie mogę. I teraz mówi Zera Szymszon, możemy zrozumieć, jakie jest połączenie z tym, co powiedział Jeszajahu. Bo Jeszajahu w innym miejscu powiedział odnośnie narodu, po Amar Hashem, to mówi Hashem, to następujące mówi Hashem. Gdzie jest list rozwodu Twojej matce, przez którego ja Was wysłałem? To znaczy, tutaj mąż w tej metaforze jest Hashem i matka jest naród żydowski, no albo matka i potomek matki jest naród żydowski. Kiedy Jeszajahu usłyszał te słowa, to on myślał, że naród żydowski, kiedy twierdził, że Hashem ich z nimi się, że tak powiem, rozwiódł, no to trzeba im uwierzyć. Jest Halacha w Gemarze, w Masechet Ktuvot, w traktacie Ktuvot, Kaf Bet, Amud Bet, 22b, że jeśli mówi człowiek, jeśli mówi kobieta do męża, no to, że ty się ze mną rozwiodłeś, to my wierzymy ją. Tak, my wierzymy ją, mówi Talmud, że kobieta, znaczy domniemanie jest, że kobieta sama nie powie, że ona jest rozwiedziona, jeśli ona nie jest rozwiedziona. A więc Jeszajahu, kiedy słyszał od Hashem, że oni, że naród żydowski ma list rozwodu, że tak powiem, od Hashem, to on myślał najpierw, że o, no to faktycznie koniec, nie mam już żadnego obowiązku Tory, jak również nie mogą wtedy być karane za grzechów, no jeśli mają obowiązku przestrzegania, też nie mają kary za nieprzestrzeganie. Potem Jeszajahu przypomniał sobie, że Mosze już powiedział o narodu żydowskim, że oni są ciężcy, że oni są heretykami, że oni są agresywni. Wszystko to on im powiedział, a pomimo tego, no, oni nie przestali być narodem Hashem. W związku z tym, jakakolwiek złe zachowanie, które widział Jeszajahu, już widział Moshe. I to nie przerwało tego przymierza między Hashem i narodem żydowskim. W związku z tym Midrasz łączy między to, co zobaczył Jeszajahu, to, co powiedział Jeszajahu, to, co wówczas wcześniej powiedział Moshe, dlatego że czy to, czy tamto, i to, i tamto nie przerywa tą relację, która istnieje między Hashem i jego narodem. Okej. Pójdźmy trochę w inny kierunek, nadal trzymając się naszą parszę. Teraz momencik, tutaj trzeba tylko otworzyć odpowiedni. Okej. Kiedy Mosze zaczyna na początek naszej parszy i parasza wymienia, że Mosze mówił na pustyni, w Arawa, przeciwko Suf, między Paran i Tofel, i Lawan, i Hacerot, i Dizahav, to mówi nam Midrash Sifri, że te wszystkie miejsca nie są tutaj jakieś miejsca, gdzie on mówił. I tak faktycznie kilka z tych miejsc w ogóle nie istnieją, ale raczej jest to rodzajem takiej, powiedzmy, delikatnego napominania
bo każde z miejsc jest związane z jakimś grzechem narodu. Tam, gdzie pierwszy mówi werset Benegev w pustyni, no i to nawiązuje do tego, co powiedział naród w 17 rozdziale w Księdze Szmot: oj, żebyśmy tylko umarli na pustyni, tak? Czyli jakby preferowalibyśmy to. Kiedy jest napisane Be'arava, czyli na ruiny, no to nawiązuje do grzechu z Baal Peor, który był na ruiny Be'arvot Moab, który był na rowinie, na równinach Moabu. Mól Suf, naprzeciwko Suf, no to Suf to jest trzcina i więc nawiązuje do te, powiedzmy, problemy, które zrobili na brzegu Morza Trzcin. Paran, no Paran to było to miejsce tam, gdzie skąd wysłali tych zwiadowców do ziemi Izraela i grzech, który potem powstał. Tofel i Lawan, no to odnosi się Tofel tutaj, że taflu, że mówili źle o Lawan, biało, czyli odnosi się do manny, że mówili źle o manie. Wy pamiętacie, nieraz skarżyli się. Hacerot, wspomniany w wersecie, no to jest miejsce, gdzie Korach zrobił swoją rebelię przeciwko Mojżesza. I Dizahav, czyli dużo złota, albo za dużo złota, odnosi się do grzechu ze złotym cielcem. No i mówi nam Midrasz, też Jalkut Szimoni, bardzo ładnie, mówi: oczekiwałbym, że Bilam, który ich nienawidził, żeby on ich napominał. Tak? Na wszystkie te grzechy już się wydarzyli. Tak? Dlaczego nie Bilam, który no, był ten, który ich nienawidział, zły człowiek i tak dalej? To mówi Midrasz, nie. Powiedział Hashem: ja chcę, żeby Moshe, który ich kocha, i oni o tym wiedzą, żeby on im napominał. Tak? My rozumiemy intencją Midraszu, że no, człowiek, jeśli ja wiem, że ktoś mnie kocha i dla mnie dużo dobrego zrobił, no to ja jestem bardziej otwarty posłuchać, co on ma do powiedzenia, niż ktoś, który mnie nienawidzi, no to ja automatycznie jestem zamknięty na cokolwiek, co on by miał do powiedzenia, no bo wiem, że on nigdy nie robi coś z dobrego serca, bo odwrotnie. Kto? Tak, razem z Bilam i Moshe? Nie. No ale oni paralelnie żyli. No Bilam, tak, no przecież Bilam spróbował ich przeciągnąć, kiedy oni wędrowali na pustyni. Oni wędrowali na pustyni pod liderstwem Mojżesza. Tak, nie, Bilam żył paralelnie, absolutnie, to co powiedzieliśmy na samym początku, Jesiejahu i Jirmiahu, oni oczywiście nie żyli paralelnie, może jeszcze dużo później, ale tam Midrasz nam chce powiedzieć, że kiedy Jesiejahu skarży się na narodu, albo może nie skarży się, ale myśli, że no jak, oni przecież są tacy i owacy, to potem on sobie przypomina, bo to jest podobnie napisane, co Mojżesz powiedział o nich, bo mówi tak w zasadzie rzeczy to samo, i wtedy Jeszajał mówi sobie: o, wtedy oni już byli tacy, Hashem ich nie odrzucił, no to, że oni są tacy teraz, to nic nie zmienia. I tak samo po tym Jirmijał, tak? Bo i Jeszajał, i Jirmijał są w różnych czasach też. Mówi werset, że to są te słowa, które Mojżesz mówił do całego Izraela. Jest takie chasyckie, nie tylko chasyckie powiedzenie, że werset, który mówi, że to są te słowa, które Mojżesz mówił do całego Izraela, chce nas nauczyć, że do Izraela Mojżesz mówił o błędy, które oni wykonywali. Ale do Hashem Mojżesz mówił tylko o dobre rzeczy, które Izrael zrobił. Wobec Hashem Mojżesz nigdy nie wypominał grzechów Izraela, tylko dobre rzeczy Izraela. Tak? To oczywiście, że Hashem wszystko widzi, ale chodzi o, Mojż
Chodzi o Mojżesza, że Mojżesz wobec narodu, to w tym momencie on ich napomina, mówi, zrobiliście to, wy zrobiliście tamto, ale że to jest tylko wobec Izraela, że on wobec Hashem zawsze tylko bronił Izraela. To jest tylko po prostu, może nie tylko, to może jest też bardzo ważna rzecz, ale że Moshe jako lider narodu wobec Hashem ich tylko broni. Nie mówi o nich nic złego, że oni czegokolwiek złego zrobili, natomiast wobec nich, no to o nich w tym momencie napomina. Mówi Moshe do nich, no, werset mówi, że jest 11 dni podróży z Chorew przez górę Seir do Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, południowe wejście do Eretz Israel, do ziemi Izraela. No i Mojżesz mówi do nich, zobaczcie, nie ma krótszej drogi z góry Synaj, z Chorew do Kadesh Barnea, nie ma krótszej drogi niż przez górę Seir i nawet to jest 11 dni podróży. A jeśli wy pamiętacie, kiedy studiowaliśmy Księgę Szmot, oni przeszli to przez 3 dni. Czyli podróż 11-dniowej oni zrobili 3 dni. Jak mówi werset, że oni 20 Iyar wyszli z Chorew, to jest 10 rozdział Księgi Bamidbar, a w 29 Siwan wysłali tych szpiegów z Kadesh Barnea, no to minus te 30 dni, które oni spędziliby Kivrot Ta'ava, no tam, gdzie oni, Kivrot Ta'ava to są groby podążenia, to są tam, gdzie jedli mięso przez cały miesiąc, plus te 7 dni, co spędzili w Hacerot, bo Miriam tam miała swoją karę i 7 dni czekała poza obozem, no to jeśli to liczysz, to wychodzi na to, że całą drogę z góry Synaj do Kadesh Barnea zrobili w 3 dniach, no bo te inne czasy to stali na miejscu. Więc mówi, no tak Rashi nam cytuje Midrash, że mówi Moshe do nich, zobaczcie, to jest droga 11-dniowa. Hashem nawet się zakłopocił, że tak powiem, że przyspieszył to dla was, że 3 dni przeszliście całości. A pomimo tego jednak zrobiliście, co zrobiliście i musieliście chodzić, że tak powiem, naokoło Har Seir, na pół górę Seir, co jest miejsce Esawa, przez 40 lat. No i to oczywiście jest przesłanie nie tylko dla nich wtedy, tylko dla wszystkich ich potomków również. Hashem daje, pomaga, daje możliwości, przyspiesza. A wtedy czasami może reakcja być nawet odwrotna, że zamiast, żeby przyjąć tą możliwość, którą Hashem daje, która jest tam, czy to nawet coś takiego, jak pojechać do jesiwy, to ja mówię to dużo, albo chociażby przychodzić do synagogi, albo przychodzić na wykłady. To jest na wyprostowanej rędki, to człowiek zamiast tego robi odwrotnie, popełnia jakiś wielki błąd i wtedy 40 lat kręci się wokół górę Ejsawa. Tak, no Ejsaw to oczywiście symbolizuje świat nieżydowski obecny, świat niedobry dokładnie. No więc to jest taka nauczka dla nas wszystkich, bo często, ale wydarza się chociażby w życiu, że jest okazja do zrobienia czegoś i że właśnie wtedy człowiek tą okazję opuszcza i odwrotnie wtedy robi coś tak jak ten grzech ze zwiadowcami. Ten grzech jest tak faktycznie, że oni płakali za nic. Tak powiedzieli im zwiadowcy, że nie da się to zdobyć, tą ziemię, tam są olbrzymy, tam jest to, tamto. I oni zaczęli od razu płakać, pomimo to, że oni widzieli 10 plag nad Egiptem, jak morze się podzieliło, jak Hashem podzielił morze, manna i tak dalej, i tak dalej. Mieli tyle dobra od Hashem,
a zwątpili i tak, że tak powiem, płakali na zapas. No bo jeszcze zrozumiano, jeśli człowiekowi coś się wydarza i on płacze, ale on płacze, jeśli jeszcze nic się nie wydarzyło, no to Hashem powiedział, wy teraz płaczycie bez powodu, ja wam dam powód do płakania. Tak? No tak mówi Midrasz wprost. Przepraszam? Dobrze, dobrze. Pytania będą potem. Kiedy mówi werset, że Moshe rozpoczął tłumaczyć tą Torę, no to tutaj nam mówi Tora ustna, zresztą bardzo znane powiedzenie, że Moshe przetłumaczył Torę na wszystkie 70 języków świata. W związku z tym z jednej na odpowiedź na pytanie, czy na Polskę, nie wiem, czy Polski istniał 3300 lat temu. No, ale chodzi o to, że Tora była dostępna dla wszystkich, nie tylko dla ludzi mówiących po hebrajsku, tylko wszystkie języki świata. No i tak faktycznie nadal dzisiaj Tora jest dostępna. To znaczy, to jest prawda, że nie ma tłumaczenia Mojżesza, ale poprzez Torę ustną, którą otrzymał Mojżesz i przekazał dalej, można co najmniej, jeśli nie przetłumaczyć, można wytłumaczyć. Tak? I wychodzi na to samo. Powiedział Mojżesz, że Hashem mówił do nas w Chorew, mówiąc, wystarczająco byliście przy tej górze, teraz odwracajcie się i jedźcie. No, o jakiej górze? No, chodzi oczywiście o górę Sinaj, tam gdzie największe wydarzenie świata w historii ludzkiej się wydarzyło, że Hashem się objawił do narodu, podzielił się swoją mądrością, ale pomimo tego to Hashem mówi, wystarczająco już się tutaj hangoutujecie, tak? Odwrócić się i jechać. No i to takie przesłanie jest w tym, człowiek ma ogromne doświadczenie jakieś duchowe i dobrze, że ma, ale człowiek nie ma, że tak powiem, pozostać w środku zamknięty w synagodze, tylko po tym, że on otrzymał to duchowe, co on może otrzymać, to on musi się odwrócić i wyjść. Dlatego, że celem człowieka jest, żeby zbudować, że tak powiem, mieszkanie dla Hashem tutaj, w tym świecie, żeby obecność Hashem była wszystkim jasna tutaj. Nie żeby obecność Hashem była jasna w synagodze. W synagodze ona jest jasna, żeby ona była jasna wszędzie. I dlatego mówi Hashem do nich, okej, byliście przy górze Synaj, już wystarczająco. Teraz odwracajcie się i idziecie. I w tym kontekście mówi też Moshe o tym, że on wyznaczył sędziów na różnych poziomach dla całego narodu. Mężczyźni, którzy byli mądrzy, którzy byli pełni rozumienia, którzy byli znani. I on Asimem, mówi Moshe, ja ich postawię. Ale Asimem tutaj jest bez litery jud napisane, więc może też być przeczytany we Ashamam. Jeżeli ja ich obwiniam, to mówi Talmud, tutaj uczy nas Tora, że lider, on nie tylko jest postawiony, w sensie otrzymuje pozycję, tak, jest stawiony na wysokiej pozycji, on jest też również winny za to, co robią ludzie, którzy są jego podwładni. Więc i to. Lider, człowiek, który otrzymuje wysoką pozycję, ma potem też odpowiedzialność za to, co robią ludzie pod nim. Okej. Okay.
To my pauzujemy na dzisiaj i zapraszamy na jutro. Ja nie...